cześć koziorożce. Misiaczki, co tam u was słychać? Kochani, lecimy z waszym czytankiem na grudzień. No, na grudzień. Zaraz się dowiemy, co tam w miłości i w pracy. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. Grudniowy koziorożcu, cóż czynisz? Związki. Ajajajajaj. Co to jest? Jaka jest rada? Związki czy relacje problematyczne. Takie buty. I single. No. Jezu. Jakie macie tajemnicze to czytanie, takie... Wiecie, wiecie, z czym mi się skojarzyło, jak zaczęłam te karty? Z jakimiś takimi dawnymi czasami, kilkaset lat temu, jakaś tajemnica, jakieś... Kurcze, czary, jakieś dziwne rzeczy... Nie wiem czemu, ale miałam taką jakąś wizję dziwną. Ale jaja, nie wiem, co to się tu wydarza. Ale dobra, będziemy gadać zaraz, kochani. No tu to ktoś miał jakiś trójkąt, albo gdzieś leciał na trzeciego, bo jest pokazane, że ktoś miał to i to i że coś było iluzją, a jeżeli nie było trójkąta, to po prostu ktoś siedział w iluzji. Mogło być tak, że ktoś myślał, że będzie coś poważniejszego z jakiejś relacji, a tymczasem pozostał tylko kochanką albo kochankiem. No. Jest też pokazane, że ktoś nadal siedzi w jakiejś iluzji. Ale kochani, to mogą być też narkotyki albo alkohol. Ja nie mówię, że to wy robicie. Ja wcale nie mówię. Może to jest jakaś osoba, którą znacie. Może tak być. Ajajajajaj. Dobra. Jeśli chodzi o związki stałe, mamy pokazaną bezsilność jakąś w związku z tym, że się nie możecie dogadać a propos jakiejś nowej drogi. Czyli co? Planujecie jakieś kupno, przeprowadzkę albo, nie wiem, ktoś chce iść do jakiejś pracy na przykład i się coś nie możecie dogadać tutaj. Ewentualnie jedno z was ma taką bezsilność, bo na przykład chce zmienić pracę albo zacząć jakiś nowy projekt i to rzutuje, jakoś negatywnie oddziałuje na wasz związek, bo na przykład ktoś czuje się bezsilny. Więc jakiekolwiek projekty wy jako para mielibyście, te projekty się nie rozwijają w grudniu. Równie dobrze wy możecie poprosić partnera, no albo partnerkę. Tak, już widzę, jak facet mówi do baby: słuchaj, Eusebia, a ty weź powbijaj te gwoździki, napraw kran i tam jeszcze nie wiem, co tam zrób, zanim ja wrócę z pracy. No chyba, że Eusebia jest złota rączka. No to nie mówię, to może tak jest. Miśki, tak jakby nawet mogło być tak, że ktoś kogoś poprosił, żeby coś zrobił, żeby było gotowe, na przykład do świąt, ale zrób to jeszcze przed świętami. Nie zrobi ciupciuś jeden. Ja tak uważam, że to chłop nie zrobi, a kobieta go prosi. Wiecie, taki stereotypik sobie tutaj tak przemyciłam. No, oczywiście może być różnie. Różne płci przecież ludzie mają. Ale nie o to chodzi. Kochani, co jeszcze mogłoby być? W ogóle jest pokazane, żeby coś obnażyć jako rada. Obnażyć i... No ja nie wiem, rozebrać chłopa, żeby go namówić, żeby zrobił to, co chcecie, żeby... Ja nie, ale dobra. Doprowadzić do jakiejś konfrontacji. Franek, tyś to miał zrobić do świąt, chłopie. Zostały 2 dni, a tu co? Dalej nic nie ruszone w tym temacie. W sensie takiej konfrontacji takiego, że słuchaj, albo to zrobisz, albo... przyjdzie do mnie przystojny sąsiad i naprawi. O, na przykład taki mini szantażyk. Kochani, co ja mam taki humor, kurna głupi? Dobra. To jeżeli chodzi o takie niesnaski w związkach stałych. No nie zrobiłaś, Zunia.
Coś, jakiś projekcik, coś tu chcecie razem, coś, a może się nie możecie dogadać. Jest pokazane, żeby doprowadzić do jakiejś poważnej konfrontacji i być może rozwalić ten projekt jakiś, który tutaj ktoś miał w drobny mak i po prostu coś innego razem zrobić. Zrezygnować z tego, a coś innego razem. Ja nie wiem, co wy tam mieliście robić, ale z takich już mniej śmiesznych rzeczy, jeżeli byśmy szukali takich większych problemów, musiałabym powiedzieć, że ktoś miał pomysł, żeby albo odejść, albo się wyprowadzić, albo iść na jakąś inną drogą gdzieś pójść. No to mogłoby świadczyć o tym, że na przykład jakaś osoba trzecia gdzieś tam się pojawiła. Nie wydaje mi się, że ta osoba to zrobi i że pójdzie. Trochę wygląda na to, że ta osoba nie ma gdzie iść. Albo ta trzecia, znaczy ta osoba, czyli ta druga droga się wykruszy w grudniu i ten człowiek zamiast odejść i pójść do innej osoby, to po prostu zostanie przy swoim związkowcu. Takie coś również mogłoby być. Kochani, wy się możecie też kłócić, bo tu jakieś takie kłótnie i niesnaski też są pokazane na temat tego, że ktoś za dużo na siebie bierze na przykład jakiejś pracy i nie ma go w domu. A wiadomo, w okresie świątecznym jakaś pomoc by się, co? No przydała. Obnażyć coś i doprowadzić do jakiejś konfrontacji. Niektórzy z was muszą coś rozwalić w drobny mak. No. Związki problematyczne nie wyglądają problematycznie w tym miesiącu. Jest pokazany przyjazd lub wyjazd, lub samochód. Ktoś do kogoś jedzie, ktoś się z kimś chce spotkać. Jest pokazane zakończenie zmartwień. Był problem, a teraz nagle przyjedzie na święta, albo wróci, albo coś tam, no nie wiem. Ale jest pokazane takie ruszenie do przodu i jest pokazane, żeby się skupić na, no właśnie, nie wiem, czy na budowie, odbudowaniu tej relacji, czy żeby skupić się na tej konkretnej osobie, w sensie, żeby jakoś próbować współpracować z nimi, jeżeli oni chcą budować tą waszą relację. Ale tu jest jeszcze drugi przekaz i to wy będziecie wiedzieli, w której grupie jesteście. Drugi przekaz jest taki, że ktoś się przestaje martwić tym problematycznym związkiem i postanawia iść do przodu. Iść do przodu wcale nie musicie razem. Ja nie mam tutaj stricte takiej karty odchodzenia, porzucania kogoś, ale równie dobrze może być tak, że ktoś powie, a dobra, ja se idę dalej z moim życiem, a ty se ciociu tam gdzieś bądź, bujaj się i gdzieś tam sobie, nie wiem, wracasz, nie wracasz, kici, dobra, nie będę brzydko mówić. I też lepiej, żeby mu żaden kij nigdzie nie właził, bo to też szkoda chłopa, to nie o to chodzi. Ale wiecie, o co chodzi, że jest pokazane, że po prostu jedno z was, już nie zgaduję, które, mogłoby tak pomyśleć, nie, dobra, ja idę swoją drogą, ja się rozwijam dalej, ja coś robię ze swoim życiem, ja się już tobą nie przejmuję. I wtedy ta rada to by było skup się na pracy. Zajmij się w tym miesiącu pracą, bo praca może być po prostu bardziej satysfakcjonująca niż ten związek problematyczny. Słuchajcie, u singli jest pokazane, że z nowości nie za bardzo coś przychodzi. Jeżeli znacie osobę spod znaku ryb, to jakiś problem tu jest pokazany. Może ktoś od was chcieć pieniądze, albo może ktoś mieć jakąś tajemnicę i może też ktoś przed wami coś ukrywać. I teraz tak, i to jest to, co mnie tak na początku uderzyło. Jest pokazane, że jeżeli wy poznacie nową osobę w grudniu, jeżeli, bo ja nie mam pokazane, że poznacie, ale jeżeli poznacie, to ta osoba przyjdzie z jakąś straszną tajemnicą. I wiecie co? Będzie coś ukryte i będzie taka mgiełka na oczach, a wiecie co? Między wami jest jakaś bardzo dziwna karma. Niestety niezbyt pozytywna. Tu bym uważała. Uważałabym na nowo poznane osoby. Może też do was ktoś chcieć wracać, ale to nie jest pokazane dobrze. To nie jest pokazane, żeby się to udało. Jest pokazane, że jeżeli do was nic nie przychodzi, to dlatego, że to jeszcze nie jest ten czas. I jest też pokazane, że wy sobie coś musicie uświadomić. A wyjść macie z klatki, co to oznacza? Być może marzycie o kimś, kogo nie możecie mieć, albo siedzicie w takim zamknięciu umysłowym swoim pod tytułem nigdzie nie ma porządnych facetów albo kobiet. Na pewno nikogo nie poznam. W takim zamknięciu, tak ograniczacie się. A rada jest taka, żeby się nie ograniczać. No. Takie buty, miśki. Dobra. Praca u koziorożca w No to musielibyście nie być koziorożcem, żeby nie mieć dziesiątki monet kurna w grudniu.
Nie wiem, może jakaś premia świąteczna. No, takie rzeczy są, albo jakaś. Nie wiem, czy są jeszcze trzynastki. Jest w ogóle taka instytucja? Trzynastki? Jest coś takiego? Możecie dostać takie coś? No. Jakbyście w tym, w publicznym sektorze pracowali, to pewnie byście mogli. Czekajcie, bo mi się strasznie dużo kart. Ajajaj, nie bierzemy tyle kart. Oj, nie, nie, nie. Dobra. Duże pieniądze i duża stabilizacja w pracy, kochani. Bo tutaj jest, są dobre karty. Oho, ho, ho, ho. Nie, dobra, nie, nic, nic tu nie ma. Nie, w sensie negatywnym, absolutnie. Co najwyżej to powiedziałabym, że uważać na urzędy, żeby, jeżeli coś trzeba zrobić w grudniu urzędowo lub z księgowym, z prawnikiem, jakiekolwiek, jeszcze raz, jakiekolwiek urzędy lub no, nawet kary czy coś takiego. Znaczy, ja nie widzę, żeby coś tu się takiego miało stać. Ale jeżeli mielibyście czegoś nie dopatrzyć, to po prostu postarać się, żeby wszystko było tak, wiecie, dopięte na ostatni guzik. Jeżeli czekacie na jakąś decyzję urzędową, to w tym miesiącu ona prawdopodobnie nie przyjdzie. No. Raczej nie. I nie bylibyście z tego powodu zadowoleni, ale nie macie się czym martwić w pracy, bo macie, słuchajcie, świetne karty. Macie pokazaną kartkę, kartę pieniędzy, macie pokazaną kartę stabilizacji, macie pokazaną kartę poczucia bezpieczeństwa w pracy i macie kartę osoby, która albo się uczy, albo jest młodsza, może to być dziecko na utrzymaniu na przykład, albo dziecko gdzieś na jakichś studiach. Ale co to ma wspólnego z Waszą pracą? Chyba, że macie jakiś biznes, dziecko przyjdzie do Was, się uczy. No dobra, nieważne. Ale jakieś, jakieś podarunki, czy jakieś dodatkowe pieniądze są możliwe. Mówię, jakieś premie, jakieś nowe przedsięwzięcia, jakieś pomysły, propozycje. Wszystko dobre. A rada? Pracuj. Pracuj tak, jak pracujesz. Siedź w pracy, no nie przez całe święta, mam nadzieję. Ale tyle, ile musisz, tyle, ile wiesz, że powinnaś, czy powinieneś siedzieć w pracy, jest pokazane, żeby się na tej pracy rzeczywiście w grudniu skupić. No. Dobre karty macie na pracę. Nie powiem, nie powiem. Miśki. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Kochani. No, no dobrze, ale kurczę. Jeżeli była jakaś blokada, ktoś był zablokowany gdzieś, to odblokuje Was albo Wy ich. To jest numer jeden przekaz. Dwa. Może przyjść jakaś osoba do Was, rzeczywiście. Ale pamiętacie, jak mówiłam, że może być jakaś tajemnica? Cholera. Jest pokazane, że ktoś bardzo zainteresowany i spełnienie marzeń jakieś jest możliwe, ale jest pokazane, żeby uważać, bo ktoś nie mówi czegoś wprost. Jest też pokazane, że jeżeli chcecie osiągnąć coś, czy macie jakieś marzenie i chcecie, żeby się spełniło, to musicie coś powiedzieć wprost. Wiecie, co mi się wydaje? Co mi teraz przyszło do głowy, bo to nie musi być, nie musi o to chodzić, ale przyszło mi do głowy, że jeżeli na przykład macie jakiś związek i chcecie, żeby partner czy partnerka Wam coś kupili pod choinkę, nie wiem, czy się domyślą, a moglibyście to dostać, to, o czym marzycie, ale musiałaby ta informacja dotrzeć do tamtej osoby. Może przez kogoś? No nie wiem, no to nie jest takie, ja wiem, bo są takie sytuacje. Sorry, Miśki, że ja gadam o jakichś prezentach, ale no to są takie, jest pokazane jakieś spełnienie jakiegoś marzenia, ale ktoś coś musiałby powiedzieć wprost. A może chodzi o co innego? Może chodzi o to, co mówiłam do związków na początku, że coś nie będzie zrobione, co chcecie, żeby na przykład partner czy partnerka zrobili przed świętami i musielibyście też wprost im powiedzieć, zamiast jakoś, nie wiem, pokazywać jakieś emocje czy coś takiego, to żeby im wprost powiedzieć, co to ma być zrobione i kiedy to ma być zrobione. Jeżeli oczekujecie, że oni coś zrobią. Ogólnie macie pokazane jakieś spełnienie jakiegoś marzenia w grudniu, jest to możliwe. I jest pokazane również, że jakaś relacja z kimś, kto będzie bardzo Wami zainteresowany. A jeżeli jesteście chłopakiem, to Wy będziecie zainteresowani tą osobą. No. Ciekawe.
No, a jak jest dwóch chłopaków, no to nie wiem, który chłopak, ale bo ja mam pokazanego chłopaka. Ale nieważne, to nie o to chodzi. Ktoś kimś będzie bardzo zainteresowany w sensie takiego ciekawego romansu. No to tak ogólnie. Ale jak przyjdzie jakiś nowy romans, to macie pokazane, że może coś być ukryte. Może człowiek czegoś nie mówić od razu. No, to samo mieliście. Tam wcześniej jakaś tajemnica była pokazana. Wiecie, o co chodzi? Takie dziwne. Kurde, takie tajemnicze. Jeju! Co ja teraz robię? Wy z każdym znakiem. Jeżeli macie baranka, pogodzenie się, pojednanie, romans, powrót, porozumienie i równowaga. Bardzo fajnie. Jeżeli macie byczulisia, no, stabilizacja, małżeństwo, rodzina, celebrowanie, imprezy, szczęście, poczucie bezpieczeństwa, nie wiem co tam jeszcze, pod warunkiem, że to jest wasze, wasz związek, bo jeżeli wiecie, że między was wchodzi czyjeś małżeństwo, oj, oj, to nie, to wtedy nie. Jaki jest trzeci znak? O Jezu, oj, ale to jest z drugiej strony wasza... Dobra, albo jest bardzo toksyczna ta relacja i bardzo wciągająca, ale bardzo toksyczna i wtedy trzeba na nią uważać, żeby was za bardzo to nie wciągnęło. Albo jest to wasza karta i jest pokazane, że będziecie bardzo zaangażowani w relacje z bliźniętami w tym miesiącu. No. Jeżeli chodzi o raczulisia, odpuszczenie, jeżeli jedno z was jest... Ciekawe, kto by był sknerą, jak mamy raczulisia i koziorożca. Dobra, żarty żartami. Ktoś nie będzie sknerą w grudniu. Nie chciał czegoś dać? Da, podaruje, ofiaruje, wypuści coś. Ale to jest też karta wypowiedzenia czegoś na głos lub odpuszczenia. Odpuścić coś można. No nie wiem, czy winy komuś odpuścicie, czy po prostu sobie machniecie ręką na relację, no bo to jest możliwe. Lwiaczek. Z lwia... idźcie mi jestem. Co wy będziecie robić z lwiaczkiem? Ranyście, jakie seksy. I szaleństwo, szaleństwo seksualne. I zakochanie. Ojeju. Ojeju, jeju. Z panną nie wiadomo. Dlatego, że jest pokazane rozdroże. Wiecie co? Jeżeli planujecie spotkanie z panną lub spędzenie świąt lub coś takiego, to jest pokazane, że jeszcze nie wiadomo, co się stanie. Może tak, a może nie. Nie wiem, od czego to zależy. Ja myślę, że wy będziecie wiedzieć, ale jest pokazane, może pójdzie w tą stronę, może w tą. Czasami karta rozdroża niestety mówi nam o tym, że ktoś ma innego człowieka. Jeżeli ma innego człowieka, to ten człowiek w grudniu nadal jest. Dlaczego? Dlatego, że rozdroże pozostaje. W grudniu. Wagusia. A, ktoś nie wie, czy chce tego związać. O, dobra. Jeżeli wy jesteście bardzo zaangażowani i nie wiecie, o co chodzi z wagą, no to ja bym się zdystansowała do wagi w tym momencie. Może być też odwrotnie, że waga tego słucha i że koziorożec takie coś robi. Kochani, ta osoba, która to robi, to tak, widzę cię, no tak, wiem, chcesz ze mną, to, dobra, ale ja nie wiem, czy się zdecyduje, nie wiem. No, nie wiadomo, czy nie ma innych opcji. Jeżeli to jest stała relacja, to ktoś po prostu się nudzi. No to rozhulać tam, no nie wiem, misiaczki. No. Wy jesteście koziorożec, to wy wiecie. No. Dobra, Skorpion. Prawda, jasność sytuacji. Kurde, pomysł, powiedzenie czegoś bardzo ważnego, bardzo ważna informacja. Oj, czy pozytywna, tego nie wiem, ale prawdziwa. No. Kochani, Szczelczyk. Brak spełnienia marzeń albo marzenie o czymś, co nie ma sensu. Niespełnione marzenie, być może jakaś tęsknota za niespełnionym marzeniem, albo marzenie, które nawet nie powinno być spełnione, dlatego że to jest jakieś iluzoryczne. No, jeżeli Szczelczyk ma wam kupić prezent pod choinkę, to się Szczelczyk nie domyśli, co ma kupić. To jemu trzeba powiedzieć, bo oni wam tego marzenia waszego nie spełnią. No, to Szczelczykowi musicie powiedzieć wprost. Dwa koziorożce.
sukces, zwycięstwo, uznanie. Ktoś się komuś podoba, ktoś kogoś bardzo szanuje. I jeżeli macie jakieś wspólne przedsięwzięcia, jak najbardziej się to uda. Wodniczuli. Albo się kłócicie o dziecko lub dzieci, albo jedno chce dziecko, drugie nie chce i nie ma jakiegoś tutaj porozumienia. Albo ktoś jest niemiły, albo ktoś jest obrażony. Jakieś obrażalstwo, brak takiego jakiegoś miłego słowa. Ktoś by oczekiwał miłe słowo, tu nie ma miłego słowa. Prezent, który się komuś nie podoba. Ale ja tak nawiązuję do tych prezentów, no bo święta, no jajo. Albo, no, nie wiem, czy urwanie komunikacji, ale ta komunikacja, jeżeli by była, to nie jest zbyt czarująca. No wiecie, co chodzi. I rybeczki. Słuchajcie, niby rozwój, naprawianie albo budowanie czegoś, ale możliwe, że wy chcecie też coś razem zrobić w sensie biznesu albo jakiś szkoła, rozwój, nauka, biznes albo jakieś dokumenty i coś by się tutaj wydarzało w tym kierunku pomiędzy wami i rybeczkami. Dobra. Karta anielska dla koziorożca. Powiedz, że kochasz. Zrób gest romantyczny. No. Tylko nie cieciom, nie cieciowi czy cieciówce. Dobra? To wiedzieć komu się co mówi, Miśki. Jeżeli są jakieś inne relacje, które naprawdę są warte utrzymania, to wtedy tak. Kochani, tyle. Idę robić resztę znaków. O, jeszcze się będziemy widzieć. Także no, wesołych świąt oczywiście, że wam życzę, ale nie muszę wam na razie życzyć, bo jeszcze się będziemy widzieć nie raz, bo będzie bardzo dużo jeszcze czytań aż do świąt, także jeszcze się przed świętami zobaczymy wielokrotnie. A na razie buziaczki, pozdrowionka, no i pa, pa.